schroniska naprawdę są tak załadowane tymi psiakami, ale żeby promować najbardziej adopcję, żeby ludzie zobaczyli, jakie są piękne psy i też kotki. Dzisiaj nie ma tu kotów, ale że muszą, że naprawdę, żeby otworzyli starcze, że to są niesamowite zwierzęta, to jest przyjaciel na całe życie. Dzisiaj tutaj przyszłam promować adopcję. Parada jest bardzo fajnym przedsięwzięciem, ponieważ zwraca uwagę przede wszystkim. Jest to fajna akcja, ponieważ wspiera psy, które potrzebują tej pomocy. Bardzo dużo potrzebują tej pomocy. No i im większą ludzie będą szerzyć świadomość na temat tego, jak bardzo psy potrzebują pomocy, jak dużo ludzie powinni się w to angażować i że jest to potrzebne, to więcej osób będzie robiło to z miłą chęcią. Nie spodziewałam się, że mimo tak fatalnej pogody jednak tylu ludzi zdecyduje się przyjść. Mamy koszulki, mamy kalosze, mamy parasole, a przede wszystkim mamy otwarte serducha dla zwierzaków. Nie tylko ze schronisk, ale też dla wszystkich. Ja się bardzo cieszę, że tylu warszawiaków zechciało dzisiaj się pojawić na tym marszu, dlatego że idąc ulicami zachęcaliśmy przechodniów i oni też do nas dołączali. Akcja jest bardzo fajna, popieramy. Schroniska naprawdę są biedne, potrzebują karmy. Z tego miejsca chciałbym namawiać ludzi do adopcji piesków i właśnie naprawdę takich wiekowych, bo one mają najmniej szans. Jestem tutaj dlatego, że kocham zwierzęta i nie jest mi obojętny ich los. No i wiem, że takie akcje mają jakiś tam swój odzew. Potrzeby są ogromne, bo na przykład w naszym schronisku w Cesnowie jest ponad 400 zwierząt. Są to nie tylko psy, ale również koty. No i zawsze wiadomo, no podstawą jednak, poza tym, że jakieś tam trzeba warunki zwierzaczkom zapewnić, to muszą jeść i muszą pić. No i to jest podstawa, tak? Bo bez tego no nie przeżyją. Ja nie wyobrażam sobie, że mogłabym nie poprzeć takiej akcji. Zwierzaki w schroniskach bardzo często naprawdę nie mają co jeść. Osobiście widziałam wielokrotnie, że jadły po prostu namoczony chleb w wodzie. W związku z tym, jeżeli możemy, kupując taką koszulkę, pomóc i nakarmić psy czy koty ze 100 schronisk w całej Polsce, no to trzeba nie mieć serca, żeby się nie włączyć w tę akcję. Ja mam, więc się włączam. Akcja jest super. Koszulki też są fajne. Przekaz jest bardzo dobry. Bardzo ważna jest adopcja ze schroniska. Świadoma, bo to pies to nie zabawka, dlatego zawsze należy przemyśleć, czy na pewno mamy warunki na to, żeby takiego psa zaadoptować, a jeśli tak, to trzeba go później kochać i karmić. Koszulki są ogólnie z fundacji. Każdy może zakupić sobie taką koszulkę, bądź zlicytować na przykład koszulkę z podpisem Joanny Krupa, albo z podpisami naszymi, autografami. Wszystkie te pieniądze idą na zwierzaczki, więc to jest największy plus właśnie tego, że możemy także zebrać pieniądze i przekazać je na zwierzaki. Po prostu są koszulki tworzone i ludzie kupują po to, aby po prostu wesprzeć konkretne schroniska. I no, dochód z nich w głównej części właśnie na tym polega ta akcja. Kupujcie te śliczne podkoszulki, koszulki, żeby nakarmić zwierzaki w schroniskach, bo to jest naprawdę ważne. Te zwierzęta, jak my musimy jeść, my mamy głos, my możemy sobie pójść do sklepu, możemy pójść do pracy, możemy poprosić o pomoc, a te zwierzęta nie mogą. Każdy może pomagać, każdy może kupić koszulkę, wspomóc akcję, czy przejść się właśnie na taki spacer z psiakami ulicami Warszawy. Bardzo warto. Karma wraca.